Witajcie, z tej strony Sullivan. Jacob Hargrave to jedna z najważniejszych osób w całej serii Crazies, twórca nanoskafandra, odkrywca technologii cepitów, założyciel firmy Crytek Systems Biomedical and Engineering. Jego postać w całej serii Crazies pochodziła za niezwykle tajemniczą i intrygującą. W dzisiejszym filmie przybliżymy sobie jego charakter i odpowiemy sobie na pytanie, kim jest Jacob Hargrave. We are all dead men walking. Jacob Hargrave urodził się w 1896 roku w Ohio. Wywodził się z klasy średniej. Jego ojciec najprawdopodobniej był przedsiębiorcą, lecz sielanka nie trwała zbyt długo, gdyż ten musiał wkrótce ogłosić bankructwo. Pomimo problemów, Hargrave dzięki swojej wrodzonej inteligencji, silnej duszy przedsiębiorcy i zaradności udało się jemu samemu wesprzeć finansowo rodzinę i już wtedy stał się bardzo wpływową osobą w Ameryce. W 1919 roku sfinansował swoją prywatną ekspedycję i wyruszył, by zbadać miejsce tzw. katastrofy tunguskiej, która miała miejsce w 1908 roku. Towarzyszem jego podróży, oprócz ekspedycji składającej się z Brytyjczyków, byli m.in. Carl Ernest Rush oraz Walter Gould. W wyniku przeprowadzonych oględzin i badań doszli do wniosku, że mają styczność z resztkami zaawansowanej obcej formy życia. Zdawało się, że te istoty musiały być na Ziemi wiele lat przed pojawieniem się człowieka. Hargrave nazwał owe istoty cepidami. Stopień zaawansowania technologii wykazywał, że cepidy wyprzedzały ludzi o setki lat świetlnych technologii. W przypadku otwartego konfliktu ludzkość była bez jakichkolwiek szans. Jak się później okazało, Hargrave zdołał wykraść z miejsca katastrofy sporo fragmentów technologii obcej cywilizacji. Wspólnie z Carlem Rushem założyli Centrum Badań Biomedycznych Hargrave Rush w okolicach po II wojnie światowej. Jacob Hargrave założył także CryNet jako filię od Hargrave Rush. Dzięki technologii cepitów udało mu się znacznie wydłużyć sobie życie. Udało mu się stworzyć komorę inercyjną, dzięki której pomimo bycia w wieku seniora i mocno ograniczonym poruszaniu się, mógł swobodnie komunikować się za pomocą ekranu i połączeń radiowych. Dzięki tej komorze inercyjnej mógł pomimo stanu wegetacyjnego i unieruchomienia obserwować go otaczający świat, który się zmieniał. Po upływie kolejnych lat zaczął dostrzegać problemy, jakie trapiły ludzkość, ich wady i minusy. Nadal dostrzegał realne zagrożenie ze strony cepitów. Ponadto wielka nieufność Jacoba Hargrave'a wobec wojska armii amerykańskiej doprowadziła go do tego, że on sam doprowadził, że jego władza objęła także pozycję w armii. Jego ingerencja i władza były głębokie. Utwierdziło go to w przekonaniu, że ludzkość, pomimo swoistego awansu technologicznego, nadal nie ma szans z cepidami. Wtedy on rozpoczął pracę nad nanokombinezonem 1.0. Dzięki inżynierii wstecznej, Hargrave'owi udało się utworzyć egzoszkielet cepidów, który został zaadaptowany do ludzkich warunków. Nanoskafander był swoistym połączeniem technologii cepitowskiej i ludzkiej z wielokrotnymi elementami syntetycznymi. Nanokombinezon był istnym cudem inżynierii, zapewniający niemal pełną ochronę przed obrażeniami, możliwość maskowania, tryb supersiły i szybkości, wysokiej jakości noktowizja, lornetka, technologie, możliwość przebywania pod wodą i w próżni. Nanoskafander wydawał się być idealną bronią, lecz Jacob Hargrave wiedział, że ludzcy przeciwnicy to żaden wyznacznik w walce z cepidami. Najpierw potrzebował ludzi, którzy mieli zostać super żołnierzami, a ponadto potrzebował człowieka godnego zaufania. Kogoś, kto zrozumie, o co toczy się gra. Ktoś, kto nie ma nic do stracenia. Ktoś, kto podąży za nim. W tej roli idealnie wpisywał się porucznik Lawrence Barnes, który znajdował się w tymczasowym areszcie po incydencie związanym z pobiciem dowództwa. Hargrave sprowadził proroka, wyciągając go z aresztu wojskowego i przedstawił mu swoją wizję błędnego rozwoju ludzkości oraz jego zdaniem nieuchronnej wojny z cepidami. Prorok przyjął ofertę i zdecydował się przyłączyć do programu Hargrave'a drużyna Raptor. Pomimo ogromnej wręcz wierności dla sprawy, Hargrave nie dopowiedział całej prawdy prorokowi. Nanoskafander, oprócz tego,
że były istnym zaawansowaną bronią, to jednak miały swoją mroczną stronę. Ukrył fakt, że cebity były na Lingshan, a przede wszystkim to, że nanoskafandry zmieniały proroka i jego ludzi w dosłownie żywe trupy. Operacja na Lingshan zakończyła się kompletną klapą. Poświęcenie niemal całej drużyny Raptor i śmierć tysięcy amerykańskich Marines dla Hargrave'a były wystarczającą zapłatą, nawet jeśli ceną było naczerpnięte potem stosunki z prorokiem, który potem opuścił Hargrave'a, bo przecież to wszystko dla dobra ludzkości. Po zebraniu odpowiednich danych i po powrocie syna marnotrawnego, w sensie proroka, do Hargrave'a, rozpoczęto pracę nad ulepszoną wersją nanokombinezonu, nanokombinezon 2.0. Był on znacznie wytrzymalszy, cięższy i bardziej zaadoptowany do walki z cepidami. Jedyny taki egzemplarz posiadał prorok, który ponownie opuścił szeregi Hargrave'a, tym razem wykradając najnowszy model nanokombinezonu. Hargrave wezwał służby SEL, by te pomogły przy schwyceniu proroka i jednocześnie zajęły się kwarantanną wirusa manhattańskiego, który występuje w Crisis 2 w Nowym Jorku. Hargrave nie przewidział jednak, że zarażony wirusem prorok, desperackim krokiem przed niechybną śmiercią, przekazał nanokombinezon 2.0 dla umierającego żołnierza piechoty morskiej Alcatraza. Gdy ten się o tym dowiaduje, to próbuje pomóc Alcatrazowi, chcąc zdobyć jego zaufanie i pomóc mu w walce zarówno z cepidami, jak i z wojskami SEL, które wkrótce później przestały wykonywać rozkazy Jacoba Hargrave'a ze względu na to, że zarząd SEL się zbuntował przeciwko niemu. Zwierzchnikiem tych sił był wówczas Dominik Lockhart, który uwięził Jacoba Hargrave'a na jego własnej prywatnej wyspie, którą starannie sfortyfikował. I can, but my view from here is, shall we say, severely limited. All right, slow down and listen carefully, Alcatraz. Lockhart set an EMP trap for you at the next control barrier. If it triggers correctly, it'll fry the nano shell systems and probably your synapses too. Now, there's no way to bypass the trap, but we can trick it out. There's a substation for the Prism's power grid over near the east shore, not far from your position. W związku z tym Hargrave wszelkimi sposobami pomógł Alcatrazowi przy uniknięciu chociażby pułapki elektromagnetycznej oraz przy samym zabiciu Lockharta, doradzając mu w wielu momentach. Lecz ten sam przygotował dla Alcatraza własnej roboty zasadzkę, która właśnie była, jakże inaczej, pułapka elektromagnetyczna. Tym samym Alcatraz został unieszkodliwiony, w tym nanokombinezon, w celu pozyskania nanokombinezonu tak naprawdę dla siebie. Hargrave wierzył, że nanoskafander pozwoli mu przeżyć poza kapsułą i to właśnie on stanie się bohaterem. Niestety dla niego plan spalił na panewce, gdyż Tara Strickland okazała się być podwójną agentką. Zaskoczony tym faktem, Hargrave zaakceptował porażkę i tym samym zaprosił Alcatraza do siebie. So here you are, Theseus at last. Welcome. Scant reward for so much effort, eh? Crack the labyrinth and you would at least expect to see the Minotaur before it kills you. Ah well, it seems only fair. Come then. Masks off. Hargrave, akceptując porażkę, podzielił się Alcatrazem fragmentem technologii cepitów, którą wykradł z miejsca katastrofy tunguskiej. Tym samym Hargrave namacił Alcatraza jako tego, który miał dokończyć to, co on zaczął. Zwyciężyć w wojnie z cepidami. On sam definitywnie kończy swój żywot, wysadzając siebie, jak i cały kompleks z wyspą na czele. So, bye bye, Hargrave. Przechodząc do podsumowania charakteru Jacoba Hargrave'a, nie sposób się nie zgodzić, że był osobą o nadludzkiej inteligencji i charyzmie. Przykładem tego są jego dokonania przygotowania do inwazji cepidów, stworzenie nanokombinezonów oraz zrozumienie motywów cepidów oraz ich jako rasy. Charyzmą, ponieważ
obrał wokół się multum ludzi inspirujących wielu z nich, w tym proroka, do słusznej sprawy, wojny z obcą rasą. Duża osobowość, nowatorskie pomysły, przywództwo, wielka wiedza. Równa się wielka osobowość. Tak pokrótce można opisać Hargrave'a. Postać, która wydaje się niemal idealna, która wyzna idealistyczne poglądy, która chce ludzkość pomimo widocznych ich wad. Jacob jest jednak postacią, która wyznaje zasadę po trupach do celu. Jego duże poświęcenie życia w poszukiwaniu informacji o cepidach i szukaniu szans ludzkości w walce z nimi zmienił jego światopogląd do tego stopnia, że uważał, że inni powinni podążać jego przykładem. Jego chłodna kalkulacja, gotowość do poświęcenia sprawia, że również i on popełniał błędy. W pewien sposób przyczynił się również do śmierci niemal wszystkich członków drużyny Raptor. Gdyś przeczuwał, że na wyspie Linksha może dojść do pierwszego kontaktu z rasą cepidów, nie zaufał prorokowi w pełni, mimo iż ten był w pełni oddany sprawie. Ten fakt mógł spowodować, że wydarzenie na wyspie Linksha mogłoby przybrać zupełnie inny wymiar. Ponadto może nie doszłoby do strat w drużynie Raptor. Wynikiem tego odszedł tylko zaufany człowiek, Lawrence Prorok Barnes. Obsesja na punkcie cepidy sprawiła, że Hargrave uważał siebie za jedynego prawowitego obrońcę ludzkości. Jego widoczna w kryzys dwa arogancja i charyzma, ale także była osobista chęć wypełnienia życiowej misji, doprowadziła do błędów, które mogły lub doprowadziły do różnych konsekwencji. Stracił zaufanie lub oparcie u zaufanych ludzi takich jak Tara Strickland, Lockhart czy Nathan Gould. Uważając się za samozwańczego obrońcę ludzkości, doprowadził Hargrave'a do obłędu. Po śmierci proroka i przyjęciu nanoskafandra 2.0 przez żołnierza kryptoninem Alcatraz, Hargrave zapragnął przejąć pancerz i osobiście być super żołnierzem, by dokończyć to, co on zaczął. Jego działania przerwała Tara Strickland, która okazała się być podwójną agentką. Pogodzony z osobistą porażką i pogodzony z nieuniknionym losem, oddaje tu błyski artefakt dla Alcatraza i jego namaszcza postacią nadziei ludzkości. Przejęcie nam skafandra pozwoliłoby opuszczenie kapsuł podtrzymującej mu życie, gdyż jak pokazał przykład Alcatraza, nanoskafander i zawarte w nim symbioty oraz nanity sprawiały, że użytkownik nanoskafandra przeżywał, pomimo tego, iż w teorii w środku był już martwy, jeśli uwzględnimy szerokie obrażenia fizyczne. Arogancja i pycha Hargrave'a doprowadziły do zignorowania zagrożenia, jakim była korporacja Cell i która w teorii była pod jego rozkazem. W teorii, gdyż zarząd uznał go za niepotrzebnego, a on sam stał się ich własnym więźniem w jego własnej rezydencji. Arogancja zarządu i samej korporacji Cell ze strony Hargrave'a ma mieć opłakane skutki dla fabuły znanej nam z Crysis 3 dla całej ludzkości. Podsumowując cały film, nie sposób się nie zgodzić, że Hargrave to jest to wielka osobistość i postać w samym świecie Crysisa, prawdopodobnie największa w całym uniwersum. Wielka szkoda, że nie poznaliśmy jego postaci z naszej obszerni, gdyż jest osobą inteligentną, charyzmatyczną, inspirującą, ale także władczą, arogancką i egoistyczną, szczególnie pod koniec swoich dni. Pomimo swojej wielkości w kwestii przygotowań do wojny z cepidami i wielokrotnej nieomylności, to nawet on nie ustrzegł się błędów. Był nad człowiekiem, ale też popełnił parę ludzkich błędów. Człowiek, który był ambitny, ale potem stał się ofiarą tego, z czym walczył. Z pragnieniem władzy. Dziękuję za uwagę. Sullivan out. This isn't a war ordinary humans can win. This is the future.